Siemanko nasi widzowie. Dzisiaj nasze wykopki prowadzimy w takiej miejscowości Świecie, tylko to nie są takie Świecie w Kujawsko-Pomorskim, tylko to jest miejscowość, tak, nie jest Zamek Krzyżacki w Świeciu, tylko to jest Świecie koło Lubania, koło Leśnej dokładnie. Silną grupą. Tak. Mamy trochę dzisiaj gości na wykopkach. Pomnika z pierwszej wojny nie znaleźli. O, tu by pomnik znalazł szybciej. Tak. Szybko o tym zamku, bo zaraz wchodzimy, jeszcze tam zrobię krótką odprawę. Szybko o tym zamku, właściwie zamek, to są ruiny zamku. XIV wiek, z tego co nam wiadomo, we władaniu prywatnych rąk, czyli małżeństwo jakieś tutaj go kupiło. Od 20 lat sukcesywnie remontuje własnymi siłami. Gdzieś tam charytatywnie też ktoś pomaga. No tutaj, o, widać tam właśnie taki nowszy, no, wyremontowany ten, to tutaj podobno była karczma. Właśnie ta karczma niedługo, albo już jest, właściwie ten materiał, co ja oglądałem, to było dawno, ale tutaj ma być właśnie udostępniona na jakieś imprezki, tak? Jakieś śluby, trzciny, słyszałeś też? Imprezy normalnie. No, imprezy, także potencjał budynek ma, także to są ruiny, ale klimat tu jest fajny, nie? A my idziemy dokładnie za zamek, zaraz wam pokażę, gdzie mamy zgody. Kawałek baszty odremontowane, już widać się fajnie wyłania. Że tutaj sobie remontują, to może co pana jest, żona właśnie tego właściciela jest pani archeolog, także cały kontekst historyczny tutaj ona opracowuje, bada. Podobno tutaj wywieźli z tego zamku 700 ton ziemi. Ja myślałem się jakoś skontaktować z tą panią, gdzie tą ziemię wywieźli. Być może jakaś współpraca się nawiąże. No zobaczymy. Może akurat się dzisiaj jakieś spotkanie będzie. 10 zł podobno tutaj jest wejście do tego, do tych ruin na zwiedzanie. Proszę bardzo, domek myśliwski. Już drogowskaz stoi naszego znajomego, właściciela zamku Czochy. No dobra, zaraz zrobimy krótką odprawę i w las. Dobra, znajdujemy się u wejścia na dziedziniec tego zamku. Zamek Miecz we Świeciu. Świecie Dolnośląskie. Dobra, szybko tak powiem parę słów organizacyjnie i uciekamy, bo każdy chce też kopać, a nie gadać. Dołki 40 na 40 na 90. Takie mamy tutaj uzgodnienia z WKZ-em. Takie mamy w pozwoleniu. I teraz tak, najważniejsze jest tutaj wasze bezpieczeństwo. Zobaczycie sami, że teren jest trudny, bo tutaj w ogóle jest jakiś taki wielki lej, jakby dziura w wulkanie, ostre skarpy do góry i tak dalej. Uważać, żeby się gdzieś nie pośliznąć, bo naprawdę jest teren ciężki, a o wypadek nie trudno. Także własne bezpieczeństwo miejcie tam na uwadze. No i co, wykopki gdzieś do 14:30, gdzieś tak myślę, w tych godzinach. No to co, do boju. No, wykopki nam się zaczęły rewelacyjnie. Na drodze mamy zwarcie z właścicielem. Na dole. Policję będzie tutaj wzywał, ale właśnie jestem właśnie skłonny, żeby policja tu przyjechała, bo nie będziemy się tu przekrzykiwać na pół wioski. My jesteśmy na swoich zgodach. Pierwszy raz widzi tyle detektorystów tutaj w miejscu i coś się jej nie podoba. No ale nic, zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. W każdym bądź razie policja może przyjechać. I tak dzisiaj rano miałem już kontrol, dmuchanie. No, na szczęście lubańscy policjanci, których pozdrawiam, okazali się ludźmi. W porządku chłopaki, także puścili nas. No i zobaczymy, jak to będzie dalej się toczyło. Na razie tutaj gdzieś pani strasznie krzyczała. Co tu Sebastian? No ty mnie coś tu wołałeś, że coś tu już wykopałeś jakiegoś pierwszego fantata? To widać było zapięcie. No panie. Tylko że się rozlecił. No dzień dobry. Pierwszy sygnał. Super, ale kurde, jakaś naprawdę ręcznie robiona. No, takie były czasy. Była czyściutka, świecąca, to pięknie się prezentowała, nie? Tak. Co, idzie ta pani, czy nie? Czy tylko nas straszy, co? Słyszała, nie? Ale ja widziałem, że ulicą szła chyba do nas. Idzie? Dobra, idę sobie z nim porozmawiać, bo widzę, że tutaj się nie skończy chyba na tym. No także jestem po rozmowie z właścicielką tego
zamku. No tak jak wam przedstawiałem, że właścicielem jest małżeństwo. No to miałem właśnie styczność teraz z tą panią, która jest panią archeolog. Jest strasznie nastawiona źle do detektorystów. A jak słyszę tego wykrywać, chyba to biegnie i krzyczy. No zażądała ode mnie dokumentów. I jak zwykle policja, policja, policja. Ja mówię, dobra, nie ma sprawy, niech pani wzywa policję. Porozmawialiśmy sobie. Wytłumaczyłem jej, o co chodzi, że nie wszyscy detektoryści są tacy źli, jak ona sobie to wyobraża. No ja się też nie dziwię. Ona kupiła te ruiny tutaj i tutaj szabrowali detektoryści na dziko. Także początek niezły. Z przygodami. No Mariaki. Co tam mówisz, masz? Pokaż. Chyba ty, ale to jakieś napisy ma tutaj. Czekaj, zobaczymy, przytrzymy to. Mówisz, że to może być od krowy, od czegoś? No jakiś numer. No jest jakiś numer. 1000. Ale tu na górze jakieś napisy są, widzisz? Mo. Fo, V, O, M, mi się tak wydaje. Nie wiem. Ciężko to jakoś zbadać. Weź to poprzemy jeszcze raz. Psiknij to jeszcze. Jakieś. Widzisz? V, O, M. Widzisz? I numery są tego. No jakiś numerek na pewno był do czegoś. Nie wiem, co to jest. VDM. VDM. Widzisz? Nie o, tylko VDM. No. To będzie to googlować. No, trzeba to sprawdzić. No i dobra, emocje już opadły. Trzeba skupić się na poszukiwaniach. To ma fajny lasek. Dosyć przyjemny. Jest troszeczkę góraczek takich różnych. Tam sobie rzeczka płynie. Takie strumyczki, takie wąwoziki. Ogólnie nie jest źle. Albo jeszcze coś w fantach wychodziło, to będzie super. Właśnie coś widziałem, że tu okrągłego mi błysnęło, dlatego włączyłem kamerę. No już dziki się drą, to jest normalne. Co to było? No jest monetka. Jest, jest, jest. Jest jakaś monetka. Co my tu mamy? 10 będzie, tak? O! Złoto. Złoto Weimaru. 10. Kłosy. Zobaczymy, czy jeszcze więcej sygnałów tu nie ma. Już nie będę się wyłączał. Zobaczymy sobie razem. Monetki lubią być parami. Chyba nic z tego nie będzie już. No nic, na razie nic nie ma. Ale jeszcze się tu pokręcę. Pokręcę się, bo jedna wyszła, to może wyjdzie coś więcej. Teraz takie coś wyszło. Nie wiem, co to jest, ale na pewno to się nabijało na jakiegoś drąga. Na bosak to nie wygląda. To jakieś boczne jest w ogóle. Coś jakby się z boku szarpało z jakimś haczykiem. No dziwne, dziwne. No i mamy jakąś drugą okrągłość. Znaczy to był ten hak. Tam pod tym dąbkiem Weimar. I tu będziemy chyba też mieli Weimara. Mówiłem, że gdzieś są. Jest jedna to. O, tu będzie piąteczka na bank. O jak. Jest piąteczka. Ładna nowość. Ładny stan, 1924. No trzeba się tu pokręcić. Widziałem coś Rafałek wykopu. Sztuka okopowa? Ale z 50 fenoli. Ty no? Ziureczko? Tak. Ale 50 fenoli, to jeszcze alus? Szukaj tam złoty na szyi proszę. No bez kiedy, to musiał ten. I tak na szyi mieć. Nie? 50 fenoli. Dobry teren mamy. Ja tam trafiłem te guziczki. A Eryk co trafił tutaj? Też coś trafiłeś? Guzik i fenola. No, także tutaj mamy potencję. Płazimy, pokręcimy sobie tu. Dalej się tu kręcimy i Rafa wyciągnął fajną chyba starą filmkę jakąś, nie? Ciekawe co to, nie? No widać taki jakiś kwiatuszek. Ładny. No. Ma potencjał to miejsce, nie?
Kręcimy się tutaj. I ten człowiek. Który? Ten o? No dobra, leci. Dalej w tym miejscu i Rafał znowu kopie coś. Ale nie głupie. No, znowu jakaś. Też była chyba wpinaczka jakaś. Mankietówka coś ogląda. No, takie nie głupie. No. No i teraz. Schodzę teraz sobie z takiej góreczki. Idę pokręcić się przy tym wejściu na dziedziniec, tak? Mamy vis-a-vis dokładnie po drugiej stronie ulicy, mamy zgody już. To właśnie gdzie ta pani archeolog tak strasznie na nas trzeszczała. Po czym została zgaszona, jak zobaczyła dokumenty. Więc mamy tutaj jakąś sygnał na folię. Miałem kopać, nie kopać, ale kopnę. Jakiś fajny guziczek chyba będzie. Zobaczcie, że o, tutaj ma jakieś wzorki. Jakiś fajny arseniak. No, piękny. Piękny guziczek, nietypowo spotykany. Na pewno. Ale ładny. Zobaczcie. Ale arseniaczek piękny. No i to są właśnie sygnały na folię. Kopać trzeba wszystko, nie patrzeć na nic. Może to jakieś zwierzątko chyba jest na tym. Jeszcze raz przetrzemy. Nie, to jest jakiś taki dzban. Nie wiem, pojemnik i kwiaty są w nim. No śliczne, śliczne, naprawdę. No słuchajcie, powoli robi się kwas z naszej wyprawy. Otóż pani archeolog nie odpuściła dalej. Dalej napastuje naszych kolegów, którzy wychodzą gdzieś tam z lasu. Robi zdjęcia, filmiki, straszy policją. Nie wiem, jak to się skończy. Przyczepiła się też, bo ja jej pokazywałem zgodę konserwatora zabytków na poszukiwania. Przyczepiła się też, że osoba pierwsza jako kierujący poszukiwaniami, kierownik poszukiwań, jest nasz kierownik, później jestem ja i później jest kolega jeszcze, Patryk. No to on powinien być jako kierownik poszukiwań. No totalnie nie zna przepisów, totalnie nie zna w ogóle zgód konserwatorskich na poszukiwanie zabytków. Jest, nie wiem, jak to się skończy dzisiaj, ale już mnie tam straszyła, że mam do niej iść, to tam, to ja jej mówiłem, że jak ma interes do mnie, to niech o 14 się zgłosi na parkingu, bo ja nie będę przez cały las leciał do niej. No zobaczymy, jak to się skończy. W każdym bądź razie bardzo nieprzyjemna pani. No i tutaj źle sobie zapamiętamy tą zgodę właśnie w tym świeciu. Póki co mamy jakąś monetkę. Wyszło coś teraz stareńkiego. Coś starego mam, ale wiesz, chyba ciężko będzie to przebyć raczej. Co? Aż chyba ze starych fenoli coś będzie. Dobra, nie będziemy wróżyć z fusów, bo nic tu się chyba nie dowiemy w tym temacie. Widzisz? Słońca nawet nic nie widać. Ale zajazd. Co to jest? No kółeczko. Ale ładne. Jakie ładne. Aluminiowe. To nie był jakiś guzik? Guzik, przypinka jakaś. Nie, kamera chyba zaparowała. Może jakaś pineczka była ładna. Tutaj ci wyszło na tych skarpach? No nie wiem. 20-30 metrów. No. No jakieś tutaj są, jakieś te owoce, czy co tam jest, nie na tym? No jakieś kukuszki. Winogrona. Fajne. Ta moneta? No jest moneta, zajechana. Słuchajcie, ta moneta to jednak się okazało sreberkiem. No kurde, ale w takiej ciężkiej patynie to jest. Ja to tutaj wyczyszczę w domu i zrobię zdjęcie. To jest ta sama moneta, co żeśmy znaleźli tutaj w lesie. To jest bodajże chyba 3 grosze. Jak ty to mówisz? Z kaczką? Kaczką. No. Ktoś to mówi, że to jest 3 krajcary, czy to nie jest 3 krajcary, to jest 3 grosze chyba. 1750. Tak, 1700 na pewno któryś, ale ono to jest, już nie chcę tutaj katować, ale jak wytrę to w domu, to zrobimy tutaj zdjęcie z boku. No kurde, niesamowite. Dobra, drodzy widzowie, zbliżamy się do końca naszych poszukiwań. Było trochę emocji dzisiaj, szczególnie dostarczyła nam emocji pani archeolog, właścicielka tego zamczyska, tych ruin. Co możemy powiedzieć? No nieładnie się zachowała, brzydko się zachowała. Widać, że nie jest w temacie poszukiwań.
chyba pierwsza zgodę widziała konserwatora na oczy, bo sobie zażądała tutaj jeszcze, nie wiedziała w ogóle, kto jest kierownikiem poszukiwań i tak dalej, gdzie ma wypisane czarno na białym, nie? A takie miałem fajne nastawienie do tego miejsca. Widzieliście sami na początku filmu, jak mówiłem właśnie, że polecam, że to, że fajne. Ale to właśnie ze względu na filmie na YouTube, żeśmy widzieli tą panią kiedyś, jak się wypowiadali właśnie tutaj, na jak oni remontują te ruiny. A w rzeczywistości okazało się całkiem inaczej. Bardzo niemiła pani, straszyła nas policją. Szkoda, że nie wezwała tej policji, bo bym miał drugą dzisiaj kontrol na miejscu. Dobra, zrobimy wam krótkie podsumowanie i uciekamy zaraz. Złomu jak zwykle w tym lesie dużo. Tu jakieś chyba pilniki, nie? To chyba jakiś sprzęt rolniczy. To kosiarki, co nie? Coś tu. To jakieś zaciski z nami. Trochę biżuterii wyszło. Trochę jakichś różnych takich ozdóbek. Zapalniczka stara. Tu jakaś plomba ołowiana. Guziczki, klamerki. To jest chyba ta nabijka od fajki, nie? Tutaj ktoś to identyfikował, tak? Te blaszki, bo tu dużo wam tych blaszek wychodziło. Z hełmu pruskiego, tak? Z hełmu tako. Wszystko wiedzą, chłopaki. Będzie towarzystwo. Klamerki, guziczki. O, trzy krajcary pruskie, widzisz? Z kaczką. To nie jest od jakiejś lampy to pokrętło, czy co? Tak? Lampa na spodzie. No widzisz. Koninka. Tu jakieś broszki, to jest ta sama blaszka. Łuski. Kawałek jamczarka. GoPro Hero, ile to będzie? Co to jest, Waldek, twój fan? Co ty możesz o nim powiedzieć? 2030. 37 rok produkcji, licencja niemiecka. Aparacik fotograficzny, tak? No, takie same jak tym, co nagrywam teraz. Prawie. Dobra, odsążki. Zębatki, łańcuszki, obrączki, gołębie. Tu mamy guziki arsenowe. Tu jest jeszcze był jeden pęknięty. O, damy je tutaj wszystkie do kupy. Ładne trzy guziczki arseniaki wyszły. To jest pęknięty, szkoda. To dalej nie wiemy, co to jest. Miał tutaj Sebastian identyfikować. Nie wiemy, co to jest. Tu jest jakiś napis VDM i z cyfry jakieś, ale nie wiem. Guziczek pruski mundurowy. Znaczy guziczek mundurowy pruski. Brączki też pokazywaliśmy, na te guziczki różne maści. Monetki. I tu wiemy, że to jest sreberko już. I to jest 3 grosze chyba, tak? To są 3 krajcary pruskie. 3 krajcary pruskie? Tak. Jednak? Tak. Mhm. No. I tyle. No i tutaj Weimarka mamy troszeczkę. Parę PRL-i. I tak to dzisiaj wygląda. Raczej chyba więcej tu już nie przyjedziemy, co nie? Nie przyjedziemy. Pani nie zachęciła. Nie zachęciła. Wręcz to można powiedzieć. Ja już nie chcę tutaj poruszać tego tematu, bo to już mnie... No szkoda, że taka niechęć jest archeologów do poszukiwaczy. No. No my trochę mamy inne doświadczenia. Chociaż pierwsze nasze spotkania właśnie na wykopach gdzieś budowlanych z archeologami, to też były takie sceptyczne, bo... Oni też tak na nas patrzyli krzywo. Zapoznawaliśmy się, nie? Zapoznawaliśmy się, tak. No. Właśnie takie podejście było dziwne, jak dwa fronty się spotkały. No ale później, jak żeśmy te monety zaczęli wyciągać z tych wykopów, różne tam takie talerze, naczynia te z tego delikatnie, żeby mi pomagali to wyciągać, no to tak nabrali do nas. A całkowitego takiego, można powiedzieć, zaufania nabrali po twoim skarbie, nie? Po twoim skarbie, gdzie pracowaliśmy z nimi do późnych godzin nocnych, do drugiej w nocy przy agregacie. Także my mamy fajne wspomnienia z archeologami, ale widać, że jest beton, jeszcze jest taki beton wśród tych archeologów, że masakra. No tutaj ewidentnie pani ma jakieś nastawienie takie psychiczne do poszukiwaczy, no bo no wchodzą jej na jej teren. I po nocach pewnie chodzą, po tych fosach chodzą i tam pewnie po tym zamku, no to też się nie ma co dziwić z jednej strony. No ale z drugiej strony, jak ja jej pokazuję wszystkie dokumenty, to jeszcze to jej nie daje spokoju. To jeszcze policja, jeszcze to, a może kurde, a może to nie jest kierownik poszukiwań, a może to, a może jakiś podrabiany, a co? Straszne nastawienie, beton, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Bo my właśnie z takim czymś mamy do czynienia i to widzicie w terenie. Tak się fajnie zapowiadało. Nasz wypad tutaj miło, atmosfera fajna i tutaj fajnie sobie zacząłem filmować ten zamek, te ruiny tego zamku, a później wyszło jak wyszło, nie? Dobra, dajcie znać, co wy o tym myślicie. No i do zobaczenia w następnych wykopkach. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, cześć, na razie.